identyfikację ideową, taką, która jest czytelna dla zwykłych ludzi, a nie tylko dla politologów. Chyba dla mnie najprostsza to jest powiedzenie, że jestem człowiekiem Solidarności. Tej Solidarności, która była wielkim obozem zmieniającym Polskę. Tej Solidarności rozpoczętej w roku 80. Najbardziej prosta dla mnie definicja Solidarności to jest ta świętego Pawła, a dla nas Ojca Świętego Zaspy, czyli jeden drugiego brzemiona noście. Z jednej strony odpowiedzialność, z drugiej strony wspólnota, odpowiedzialność jeden za drugiego, wspólnota szerokich interesów, wspólnego losu, wspólnej odpowiedzialności. I to, co papież mówił, że solidarność przed walką. Wydaje się, że solidarność, jak ja ją pamiętam z roku 80, z sierpnia i z późniejszych miesięcy, była właśnie takim wielkim zrywem milionów Polaków. Dość różnych przecież w swoich głębszych poglądach identyfikacji ideowej, a jednak potrafiących się złączyć dla bardzo wielkiego wspólnego celu, dla przemiany Polski, mające swój bardzo taki propaństwowy wymiar i bardzo silnie wspólnotowy. Na pewno solidarność tak rozumiana jest przeciwieństwem ostrego liberalizmu, który wskazuje na egoizm jednostki, na to, że każdy sam sobie kowalem losu. Solidarność była elementem budowania wspólnoty, jakkolwiek również i wolności jednostki. Tak ją rozumiałem. W pewnym sensie już uprzedził pan marszałek moje następne pytanie w części, ale potraktuję to drugie jako prośbę o może rozwinięcie wątku, który się wcześniej pojawił. W czym etos Solidarności, w jakim stopniu według oceny pana marszałka jest pochodną nauczania Jana Pawła II? W czym i w jakim stopniu? Idea Solidarności wypłynęła z dość wielkiego bogactwa tkwiącego w nas wszystkich, bo to z jednej strony było doświadczenie różnych pokoleń i tego, które my stanowimy, ale tych wcześniejszych zrywów o wolność Polski. Jakieś też doświadczenie jednak takiego mocno tkwiącego w głowach Polaków egalitaryzmu, przekonania, że równość ma swoją wielką wartość. Równość jednocześnie po drugiej stronie też silne poczucie wolności indywidualnej. Na pewno poczucie patriotyzmu, na pewno potrzeba wspólnoty narodowej, szerokiej współpracy. Czyli to jest takie doświadczenie również i czasów PRL-u, a jednocześnie dążenie do tego, czego w tym PRL-u nie mieliśmy właśnie. Czyli poczucia, że jesteśmy u siebie, poczucia godności, poczucia wolności i to wszystko, co buduje wspólnotę. Także jest to bardzo taki wyjątkowy etos. Przyznaję, że brakuje mi obecnie. Sądzę, że w Polsce on został złamany zdecydowanie za szybko. Dużo lepiej by nam się zmieniało Polskę w tym tak trudzie, w pocie po latach 90., gdyby spora część elity nie stwierdziła, że etos Solidarności przestał pasować do wyzwań budowanego kapitalizmu. To duża, duża szkoda, że po odzyskaniu niepodległości nie potrafiliśmy z tego wielkiego kapitału właśnie związanego z etosem Solidarności skorzystać i właśnie na nim budować polskie przemiany. Do tego, o czym w tej chwili zaczął pan marszałek, to jeszcze wrócę. Natomiast czy mógłbym prosić o parę słów, w jakim stopniu według pana marszałka ten etas, który bardzo ładnie, bardzo zwięźle, ale jednocześnie wszechstronnie pan marszałek określił, jest pochodną nauczania społecznego Jana Pawła II, jego nauczania Kościoła. Czy to jest podstawowe źródło? Czy w pełni wyczerpuje etos Solidarności się w inspiracji chrześcijańskiej? Nie byłoby Solidarności bez papieża Jana Pawła II. Pewnie nasze losy by się potoczyły inaczej i wpływ nauczania papieskiego jest na ideę Solidarności ogromny. Ale można powiedzieć też, że pewnie Jan Paweł II też czerpie, może nie z Solidarności, ale z tego wszystkiego, co jest bogactwem polskiego ducha i tych takiego polskiego poczucia
podmiotowości, budowania wspólnoty, równości, tego wszystkiego, co jest właśnie związane jednak z tym, że byliśmy w takiej historii, jakiej w Polsce się toczyła, również tej historii PRL-owskiej, w oporze w stosunku do reżimu, ale z drugiej strony też w poczuciu wspólnego losu. Także wydaje mi się, że te relacje są w dwie strony i na pewno gdyby szukać korzeni ideowych, gdyby szukać takich sformułowań określających solidarność, etos solidarności, to trzeba je szukać w nauce Jana Pawła II. Dla zwykłego członka Solidarności pewnie chodziło bardziej o intencje, o wyczuwalną wspólnotę ducha, o pewne hasła, które każdy z nas zamieniał sobie w szerszy program. Bo to nie jest takie proste, to nie chodzi o to, że się czyta programy, to chodzi raczej o to, że się przeżywa wspólne emocje i że te emocje rozumie się tak samo wśród wielu milionów rodaków. Czy na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji mógłby pan marszałek powiedzieć o jakichś przykładach, w jaki sposób nauczanie Jana Pawła II, czy w ogóle nawet sam fakt, że na stolicy Piotrowej zasiada Polak, taki Polak, pozwolił przetrwać Solidarności w okresie delegalizacji, w okresie lat 80. Czy jakieś z własnego doświadczenia można by prosić o przykłady własnego lub z własnych obserwacji? Polacy w każdym pokoleniu potrzebowali. Potrzebowali kogoś, kto będzie ich przewodnikiem. I naszą wyjątkowością historii jest też to, że często były to wielkie postacie Kościoła. Wcześniej prymas Wyszyński, niewątpliwie, gdyby wskazywać jakiegoś interreksa, to w czasie komunizmu to był prymas Wyszyński. Później Jan Paweł II, w związku z tym przyzwyczailiśmy się do tego, że mamy kogoś, kto, tak zresztą jak Jan Paweł II mówił na Zaspie, kto mówi do was, ale i mówi za was. To bardzo było potrzebne w stanie wojennym w latach 80., kiedy ma się poczucie, że ktoś wielki, uznany przez świat, martwi się o nas, mówi za nas i że to jest osoba tak bliska. Na dodatek jeszcze jest to osoba Kościoła katolickiego, z którym większość Polaków identyfikuje się w pełni. Trudno sobie wyobrazić te lata 80. bez Ojca Świętego. Byłoby pewnie dużo większy kłopot. Nie wiem, czy to odzyskiwanie wolności miałoby tak pokojowy charakter i byłoby, można powiedzieć, zakończone sukcesem, czy starczyłoby nam wytrwałości, czy nie byłoby dużo bardziej rewolucyjne, a przez to być może nie tylko z większymi ofiarami, ale też i z mniejszą skutecznością. No była potrzeba jednak osoba taka, do której można się w swoich pragnieniach odwoływać i wiedzieć, że ktoś czuwa, modli się, martwi, myśli, w jakiś sposób też uprawia w naszym imieniu wielką politykę. To oczywiście mówimy to po latach, tak to się później wszystko potoczyło. Wydaje nam się naturalne, że jakby trudno sobie wyobrazić tamte lata bez Polaka w Watykanie. Ja jestem pokoleniem, które właśnie całe dorosłe życie już spędzało razem z pontyfikatem Jana Pawła II. Miałem 22 czy 3 lata, kiedy ten pontyfikat się zaczął i właściwie całe dojrzewanie, takie polityczne dorastanie, to było już wspólne. W związku z tym dla mnie to było oczywiste, jakby przenikające się. Trudno mi po latach powiedzieć, co by było, gdyby nie było Jana Pawła II. Co by było, gdyby nie było nauczania papieskiego i jego pielgrzymek, jakby potoczyło się moje życie. Wydaje mi się, że jego wpływ taki na moje indywidualne losy był oczywisty i wielki i w jakiś sposób mnie kształtował. Kształtowanie nigdy nie polega na tym, że jest jeden moment, który o czymś decyduje, tylko jest to proces. No, ja całą publiczną działalność prowadziłem w czasie, kiedy ten pontyfikat był wielki, wpływający na losy Polski, a miałem to szczęście, że był też czasami w takim wymiarze bardzo indywidualnym, prawie że
prywatnym, w związku z tym to jeszcze głębiej wpływało. Czy według pana marszałka, tutaj nawiązuje do tego, o czym już pan marszałek zaczął mówić, o tym, co się stało po odzyskaniu wolności, po upadku komunizmu, czy według pana marszałka można pogodzić ideały Solidarności i nauczania społecznego Jana Pawła II, jedno z drugim splecione, z realiami gospodarki wolnorynkowej, która polega na konkurencji, na maksymalizacji zysku? Czy innymi słowy, można pogodzić Solidarność z konkurencją teostrą? Ideały to jest to, do czego dążymy. Nigdy nie osiągamy ideałów, bo one są zawsze gdzieś zawieszone bardzo wysoko. Ważne jest, czy idziemy w tym kierunku, czy też nie. Często są dyskusje takie, że mówią, że to się nie da pogodzić, bo przecież świat idzie w pewnym kierunku, są pewne procesy i są związane z tym koszty. Ale tak też można było mówić w roku 80. W roku 80. czy przed rokiem 80. wydawało się, że jest niemożliwe, żeby system komunistyczny się rozsypał bez wybuchu III wojny światowej, żeby można było poprzez związki zawodowe, w dodatku związki zawodowe powstające w takiej chrześcijańskiej inspiracji, zmieniać rzeczywistość komunistyczną, żeby nagle pojawiła się nowa elita, żeby wydarzyło się to wszystko, co się w Polsce wydarzyło. Świat wtedy, który nas obserwował, był nami zachwycony. Było coś niezwykłego. Bardzo przepraszam, ale mojego pytania nie ma. W związku z tym początek wypowiedzi pana marszałka w tym układzie sam sobie jest nieczytelny. Aha. Przepraszam bardzo, dobrze. Jeśli można by było poprosić o powtórzenie, bo jak odnosi się pan marszałek do mojej wypowiedzi, a jej nie ma, to jasne, jasne. Na ekranie, to jest to nieczytelne. Jasne. Przemiany lat 90. przyniosły poza zyskami ogromne koszta społeczne i często trafia się pytanie, czy tak być musiało, jak to się ma do etyki Solidarności wpisanej w nauczanie społeczne Kościoła, w nauczanie Jana Pawła II, o którym przecież tak często mówimy i mówimy bardzo, właśnie mówią wszystkie środowiska, że gdzieś te drogi się rozeszły i czy tak być musiało. I często pada odpowiedź, że tak być musiało, że tak po prostu zwykle jest. Zwykle może tak jest, ale ja w odpowiedzi mogę powiedzieć, że jeśli chce się robić rzeczy niezwykłe, a wtedy tylko się dynamizuje rozwój, wtedy jest, tworzy się coś, czym się Europa czy świat zachwyca i wtedy jest to wydarzenie takie, które przyspiesza cały rozwój, no to takim wydarzeniem była Solidarność, która też nie powinna powstać. Przed Solidarnością, tą z 80 roku, rok czy dwa lata wcześniej, nikt nas by nie powiedział, że jest to możliwe, że się Związek Radziecki rozsypie po kilku latach, że można zbudować ruch, związek zawodowy o takiej wielkiej skali w państwie komunistycznym i nie doprowadzać do, z kolei do jakiejś policyjnej interwencji, że to wszystko się obędzie bez rozlewu krwi, że przyniesie w dalszej konsekwencji tak wspaniałe owoce. Także to jest chyba postawienie sobie miary. Czy można było robić polskie przemiany, bardziej zwracając uwagę na etykę Solidarności? Ja uważam, że można. Wybraliśmy zwykłą drogę, często niepotrzebnie kopiując drogę, które przeszły inne państwa kapitalistyczne przed 20, 30 czy 50 laty. Jak się kopiuje, to zawsze gorzej wychodzi. Solidarność była naszym pomysłem i była czymś wyjątkowym, przyniosła wyjątkowe owoce. Po 90 roku daliśmy się wepchnąć w taką zwykłą drogę, i te owoce, wydaje mi się, są jednak przez to mniejsze, z dużo większymi kosztami. Także mówimy co prawda o tym, co było, ale sądzę, że powrót do tej etyki Solidarności, również w XXI wieku, ma sens do zwrócenia uwagi na społeczny wymiar gospodarki, na społeczny wymiar człowieka, na wspólnotowy charakter działania. To nie tylko w Polsce jest niezwykle potrzebne, jest elementem debaty o współczesnym świecie. Także to nie są idee niemożliwe do realizacji. Następne moje pytanie jest trochę analogiczne do poprzedniego. Dotyczy też okresu po odzyskaniu wolności, ale dotyczy już spraw politycznych. Mianowicie, czy można, poprzednio mówił pan marszałek o sprawach niesprawiedliwości społecznej, nierówności, kosztach społecznych. Natomiast chodzi mi w tej chwili, czy uważa pan marszałek, że można
pogodzić ideały Solidarności, tej przez duże S i tej, jako rozumiane, jako cnota społeczna, tak jak jest to w Kościele interpretowane, z realiami walki politycznej w systemie demokratycznym, gdzie różne ugrupowania muszą z sobą konkurować, muszą z sobą walczyć. Czy to daje się pogodzić z Solidarnością? W polityce jest oczywisty element konkurencji. W polityce wyborczej są kampania wyborcze i jest rywalizacja. Jest jasne, Sejm, gdzie nie byłoby debaty politycznej, czasami ostrej, nie byłoby potrzebne. To jest miejsce, gdzie ta debata musi mieć swój czas. Ale to nie znaczy, że nie ma wspólnych interesów. Szczególnie w kraju, który chce dogonić czołówkę europejską, to trzeba sobie powiedzieć, że poza walką, poza rywalizacją, poza kampaniami wyborczymi są rzeczy podstawowe, wspólne, istotne dla kraju. To jest ten wymiar propaństwowy polityki. I on był w Polsce. Był w Polsce z początku lat 90. Był na tym najwyższych szczeblach, ale był też i na szczeblu samorządu. On niestety po latach podupadł, jeśli w ogóle nie upadł. Zamieniliśmy to w ciągłą walkę. Wydaje mi się, że niepotrzebnie tracąc energię. W Polsce potrzebny jest jednak element bardzo istotny takiej propaństwowego podejścia w polityce. Powiedzenia sobie, że w pewnych kwestiach, obojętnie czy siedzimy po stronie opozycji czy rządu, obowiązek w stosunku do państwa dominuje. Dla władzy to jest ta konieczność narażania się opinii publicznej, jeśli jest przekonana, że coś trzeba robić. Dla opozycji odpuszczanie pewnych konfliktowych sytuacji, wygody uderzenia w rządzących, jeśli uważa, że to ma głębszy sens, jeśli jest to przekonanie wspólne, że w każdej kadencji w jakiejś części musimy, nawet wbrew opinii publicznej, zmieniać Polskę. Wydaje się, że tego brakuje teraz w polityce i tracimy przez to czas, to warto do tego wracać. To były też ideały Solidarności, tak mówiliśmy w czasach, kiedy jeszcze istniało sformułowanie obóz Solidarności o zadaniach polityki w stosunku do państwa. A przechodząc już do bardziej konkretnych spraw, skąd pojawił się pana marszałka pomysł na zaproszenie Jana Pawła II do polskiego Sejmu? No miało to charakter przecież pewnego precedensu. Jakie były tego motywacje? Pomysł był chyba... Pomysł zaproszenia na Pawła II do Sejmu rzeczywiście precedensowy, dlatego że głowa Kościoła nie odwiedza ciał miejsc tak politycznych jak parlamenty. Jan Paweł II był chyba wcześniej w parlamencie włoskim, ale to oczywiste, dlatego że Watykan jest we Włoszech. Wydawało nam się, że w Polsce może zrobić ten wyjątek, jakby podkreślając rangę tej świeżej demokracji. I ten pomysł zbiegł się właściwie z myślenia po stronie Kościoła. Tam został przyjęty bardzo ciepło i później właściwie była kwestia tylko sprecyzowana, jak w którym miejscu pielgrzymki wpisać to. Trudno mi powiedzieć, czy gdyby był inny skład polityczny Sejmu, to by to wydarzenie miało miejsce, czy nie. To był czas, kiedy AWS dominował w Sejmie. Koalicja była razem z Unią Wolności. Wartości chrześcijańskie były jasno określane. Krzyż został zawieszony w Sejmie jako wyraźny znak też naszej inspiracji. To był czas też po czteroleciu rządu Eseldowskiego, problemów z ratyfikacją konkordatu, walki o ustawę aborcyjną. Także Jan Paweł II odwiedzał Sejm o wyrazistym obliczu ideowym. A my chcieliśmy to jeszcze podkreślić. W związku z tym ta akceptacja ze strony kościelnej była dla mnie i dla moich kolegów bardzo ważna. Zrodziło się z tego wielkie wydarzenie, wspaniałe wystąpienie papieskie, takie dotyczące właśnie wartości w polityce, do tej pory bardzo często cytowane, bez względu już na skład sejmowy, czy jest taka przewaga lewicowa, czy prawicowa, jak ta prawica się nazywa i dzieli. To zostanie już w historii polskiego parlamentaryzmu, a chyba też i szerzej w ogóle parlamentaryzmu. A co do wystąpieniu wtedy Jana Pawła II w Sejmie, wydawało się panu marszałkowi
najbardziej istotne. Ja wiem, że trudno jest nauczanie papieskie, czy w ogóle długie przemówienie, czy homilię streścić w trzech słowach, ale może tu nie chodzi o streszczenie, ale co dla pana marszałka wydało się najważniejsze i kluczowe z punktu widzenia polityka, w ogóle osoby działającej publicznie. Wystąpienie papieskie w wspaniałej atmosferze, w poczuciu wielkiej radości, z taką też papieską aprobatą dla tego wszystkiego, co się w Polsce wydarzyło, jakby pocieszeniem, że ponosicie koszta, ale też dokonujecie, mówię nie tylko o tym okresie naszej kadencji, ale o całym czasie od odzyskania niepodległości, dokonujecie wielkich rzeczy. Ono wskazywało na taką, na tą stronę polityki, która w bieżącej wypowiedziach, sporach politycznych gdzieś tam ginie trochę i chyba w tym jakby największa wartość tej papieskiej wypowiedzi, czy mówiła o tym, że polityka bez silnego fundamentu wartości jest niewiele warta, że musicie toczyć spory bieżące, musicie się kłócić o programy, możecie się kłócić o podatki, ale jednak istotą polityki jest to, z jakich wartości, z jakich fundamentów ideowych wypływa i że bez tego właściwie demokracja, bez tego fundamentu wartości jest nieprawdziwa. Ojciec Święty mówił wręcz o tym, że ona jest właściwie zakamuflowanym totalitaryzmem, jeśli nie ma tego, nie opiera się na jasnym systemie chrześcijańskich wartości. I to chyba było takie główne przesłanie, ciągle aktualne, że ten spór o wartości jest sporem podstawowym, a dopiero na nim buduje się bieżące programy. Też w jakiejś mierze uprzedził pan marszałek moje następne pytanie. Chciałem w związku z tym zapytać, czy zgodziłby się pan marszałek z taką tezą, że sformułowania, które Jan Paweł użył, że demokracja pozbawiona wartości zamienia się w demokrację pozorną, a faktycznie dyktaturę, nie wynik, dyktaturę silnych, dobrze zorganizowanych, bogatych, którzy wykorzystują mechanizmy formalnej demokracji dla narzucania swojej woli i swoich interesów innym, nie bierze się trochę z oceny sytuacji społecznej w Polsce, życia politycznego w Polsce, generalnie rzecz biorąc, po 1989 roku. Czy tak to pan marszałek również odczytał? Jan Paweł II patrzył na Polskę z jednej strony znając jej wnętrze, bo stąd wyrósł, znając polską duszę, a z drugiej strony jednak z pewnego dystansu i zrozumieniem też złożonych problemów całego świata, to czego nam brakuje czasami będąc tutaj w środku i często jego myśli trochę wyprzedzały nasze, może nie tyle problemy, co umiejętność oceny tych problemów. Stąd też my się zachwycaliśmy wzrostem gospodarczym, sprawami materialnymi, a Ojciec Święty wskazywał na sferę wartości, na koszty społeczne, na konflikty, które czasami nie są dostrzegane. W tym wystąpieniu sejmowym było podobne. No ta kwestia jednak powrotu do fundamentów ideowych, do świata wartości jako sensu polityki podstawowa. To, że solidarność to właśnie ten element też solidaryzmu społecznego, pewnej wspólnotowości i tego, że egoizm nie może przytłaczać tego wszystkiego, nawet jeśli jest to egoizm związany z pewną ludzką umiejętnością dorabiania się, to jednak on powinien mieć też pewne określone granice. To wszystko chyba było bardzo istotne i ciągle aktualne w Polsce. Także nauczanie papieskie jakby przypominało o pewnych problemach, które nam czasami ginęły w takim ogniu codziennej polemiki politycznej dotyczącej polityki bieżącej. Chyba w tym była największa też wartość tego papieskiego spojrzenia na Polskę. Czy nie było to również pewnym ostrzeżeniem, jest to oczywiście pewna interpretacja, nie wiem, czy pan marszałek by się z tym zgodził, że demokracja plus pluralizm ideologiczny plus neutralność światopoglądowa państwa
relatywizm, który się wiąże z traktowaniem kwestii światopoglądu, wartości jako wyłącznie prywatną sprawę obywatela, a zatem niemożność odwoływania się skutecznego w państwie formalnie prawnym do czegokolwiek poza samym prawem, właśnie prowadzi do takiej dyktatury, czy z taką interpretacją by się pan marszałek zgodził, i że prowadzi to do wniosku, że solidarność, która jest warunkiem, solidarność społeczna, która jest warunkiem dobrze funkcjonującego społeczeństwa, musi być oparta na jakimś fundamencie w postaci wiary. A przynajmniej byłoby dobrze, gdyby była. Nie wiem, czy wyraziłem się jasno i czy pan marszałek zgodzi się z tokiem mojego mówienia. Jeśli można by prosić o pewien komentarz na ten temat, bo wiem, że pytanie było nadmiernie złożone. W Polsce chętnie wskazujemy na solidarność europejską. Mówimy, że ona jest oczywista, że wchodzimy do Unii Europejskiej z przekonaniem, że Unia jest solidarna, czyli bogatsi dokładają do biedniejszych. Jest element wyrównywania szans i to nie tylko pozornych, ale faktycznych, polegających przecież na przepływie pieniędzy, na pewnym szansach również i w preferencjach dla krajów, które mają nadrobić swoje zaległości, ale tej samej solidarności nie bardzo chcemy poszukiwać i przenosić na działania w polityce polskiej, wewnętrznej. Wydaje mi się, że w latach 90. nadmiernie przeważa taki prosty, czasami sprymityzowany liberalizm, że właściwie każdy ma kowalem swojego losu, w związku z tym ci zamożniejsi muszą pociągnąć, bo wtedy biedniejsi też na tym zyskają. To jest jednak w sprzeczności z tym etosem solidarności i wydaje mi się, że i w tej wypowiedzi papieskiej w Sejmie, w ogóle w nauczeniu papieskim Ojciec Święty jednak wskazywał na to, że egoizm musi mieć swoją granicę, że jest element poczucia solidarności, współodpowiedzialności. Przez bardzo często w różnych pielgrzymkach zwracał się wprost do ludzi biednych, uciskanych, pokrzywdzonych, pokazując, że oni w tej współczesnej Polsce, w dobrze funkcjonującej demokracji muszą mieć swoje miejsce. Także to rozróżnienie, że demokracja może pozornie, formalnie funkcjonować dobrze, może nie być żadnych oszustw wyborczych, są głosowania, są propozycje partyjne, a duża część Polaków może mieć poczucie nieuczestnictwa, wyobcowania z tego wszystkiego, to jest widoczne w nauczaniu papieskim i chyba ciągle niestety aktualne. A jakby pan marszałek rozumiał takie sformułowanie już po 2000 roku, które padło z ust Jana Pawła II o potrzebie globalizacji solidarności? U Jana Pawła to słowo solidarność oczywiście w szerokim kontekście, przecież nie mówimy o Związku Zawodowym Solidarność, no jest taką nicią przewodnią wielu wystąpień, jeśli chodzi o naukę społeczną papieża, bardzo istotną, dla nas też oczywistą, bo jest to słowo klucz do zrozumienia też współczesnej Polski, wydaje mi się też polskiej duszy. W homilii na Błoniach Jan Paweł II też wspomniał o krzykliwej propagandzie liberalizmu. To był chyba 2002 rok. W odróżnieniu właśnie od tej globalizacji solidarności. Wydaje mi się, że to bardzo istotne spostrzeżenie. XXI wiek musi być wiekiem solidarności, a nie wiekiem egoistycznego liberalizmu, dlatego że on zaostrza konflikty, które będą coraz bardziej kłopotliwe, podczas gdy nie ograniczając wolności, jednak trzeba szukać wspólnotowości. To bez tego nie ma szans na harmonijny rozwój, na pełnię człowieczeństwa, na dobre budowanie również i polityki, i demokracji. Czy jest coś, bo ja swoje pytania zasadniczo wyczerpałem, o co nie zapytałem, a wydaje się panu marszałkowi, że warto by było powiedzieć przy okazji realizacji takiego filmu, który dotyczy relacji Jan Paweł II, Solidarność przez duże i małe S i aktualności idei solidarności i nauczania społecznego papieża we współczesnym, globalizującym się świecie. To jest takie pytanie otwarte.
jeżeli pan marszałek oczywiście uznałby to za stosowne i potrzebne. Jan Paweł II miał szczególny sentyment również i do tej solidarności w postaci Związku Zawodowego Solidarność. I to było widać od tych czasów, kiedy Solidarność powstawała, tej czasu sierpnia roku 80-81, ale i później w latach 90. właściwie do ostatnich swoich dni Solidarność miała tą swoje wyjątkowe miejsce nie tylko w nauczaniu, ale w emocjach Jana Pawła II. I to jest dziedzictwo, które Solidarność nie może zmarnować. Solidarność musi mieć też, umieć nieść ten swój etos nawet w trudnych czasach i musi podjąć rywalizację ideową o to, żeby ten etos był obecny w życiu publicznym również i dziś. I to jest jakaś realizacja też papieskiego testamentu. Również w skali międzynarodowej? Również w skali międzynarodowej. To jest idea, która jest odpowiedzią na wiele problemów współczesnego świata. No cóż, ja bardzo serdecznie dziękuję. Podziwiam wprawę pana marszałka w udzielaniu bardzo skondensowanych wypowiedzi. I proszę. Podrzucam pierwszy temat wypowiedzi. Co według pana przewodniczącego NSZZ Solidarność zawdzięcza Janowi Pawłowi II? Co by pan przewodniczący ten temat powiedział? Solidarność, podobnie jak wszyscy Polacy, jak cała Polska, zawdzięcza Janowi Pawłowi II tę w sposób niemal bezkrwawy, cudownie odzyskaną wolność. Ja bardzo przepraszam, zagięła się. Właśnie pan. Co ma pan tu? Solidarność przez duże S zawdzięcza Janowi Pawłowi II. Solidarność, podobnie jak wszyscy Polacy, zawdzięcza Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II cudownie odzyskaną wolność ojczyzny. Wyprowadził nas z tej nocy totalitaryzmu w sposób niemal bezkrwawy. I to jest wielkie, wielka, cudowne zdarzenie, które dokonało się pod koniec XX wieku, wieku wielkich totalitaryzmów, wielkich krwawych wojen, w sposób cudownie bezkrwawy.
No nie chcę ciągnąć tego wątku dalej, czy... Zdanie, czy... jest jak najbardziej do wzięcia. Czy rozwinąć jeszcze kilka szczegółów? A dobrze, no, a powtórzyć to, czy może nie, w formie krótszej? To do montażu, dobra. W montażu można wszystko zrobić, tylko trzeba mieć materiał do tego. Dobrze. Jeżeli jest za dużo, po prostu się tego nie da, dobrze, ale bardzo proszę, nie ograniczać. Przywołując podczas swojej pierwszej wizyty w Polsce Ducha Świętego i wołając go o odnowę tej ziemi, w swoich wystąpieniach, wypowiedziach nakreślił dla Polaków pewne płaszczyzny wspólne. Zbudował to wielkie poczucie wspólnoty wokół wartości, które były dla nas wszystkich podstawowe. Poczuliśmy się, że myślimy podobnie, że czujemy podobnie, że pragniemy tego samego. I te wartości zbudowały to wielkie poczucie wspólnoty, które wyzwoliło tą ogromną energię, która w rezultacie przyniosła Polsce, a później Europie wolność. A jak pan przewodniczący myśli, jakie elementy programu Solidarności wypływają bezpośrednio z nauczania Jana Pawła II? W jakim stopniu ten program jest odbiciem nauczania i wskazań polskiego papieża? Z całą pewnością kwestią podstawową, sprawą, która zdumiała i zachwyciła cały świat, był element walki bez przemocy, walki pokojowej. W myśl tego ewangelicznego zawołania zło. Bardzo przepraszam. Treściowo jest wspaniale, tylko chodzi mi o to, że tutaj nie ma mojego pytania, a rozumiem. Od razu wskakuje pan przewodniczący czuję. W odpowiedź. I nie do końca wiemy, jasne wiemy, tak o co chodzi. Poprzednio się to też jakoś tam zmontować. Już wiem, o co chodzi. Już wiem, o co chodzi. Przepraszam. Ale proszę chwilę czasu. Mam czas na myśl. Nie, nie mamy żadnych tutaj ograniczeń. Ograniczenia czasowe są tylko ze strony pana przewodniczącego. Tego pełnego zdania po prostu. Tak jest. Przepraszam, chwilkę się tylko skupię i... Solidarność w swoim działaniu zaczerpnęła, to co główne zaczerpnęła z nauczania Jana Pawła II, to była walka bez przemocy. Walka nie przeciwko komuś, a walka o coś. W myśl tego ewangelicznego nakazu, który tak mocno ksiądz Jerzy podkreślał, zło dobrem zwyciężaj. To był element, który przesądził o tym, o cudownym przebiegu całego tego procesu odzyskiwania wolności, wyzwalania się z totalitaryzmu. Jakie inne elementy programu Solidarności według pana przewodniczącego mają rodowód, pochodzenie z nauczania Jana Pawła II? Z całą pewnością ten element, który jest jakby przewodnią myślą nauczania, społecznego nauczania Kościoła, wspólnotowość, dobro wspólne, budowanie obrony, obrona godności człowieka, walka o godność człowieka, cały czas z uwzględnieniem troski o dobro wspólne. Myślą przewodnią nauczania społecznego jest rodzina. Również to jest pewien ośrodek, pewne centrum, wokół którego swój program buduje Solidarność. Troski o wspólnoty, troski o tą najmniejszą ze wspólnot, najważniejszą równocześnie troski o rodzinę.
Ja tu mógłbym różnych wątków więcej. Oczekuje pan ode mnie tego, tak? No proszę, zawsze można wykorzystać większą lub mniejszą ilość, natomiast trzeba mieć z czego wybierać. Tylko cały czas serdeczna prośba o zaczynanie od pełnego zdania, że elementem nauczania, przepraszam, programu Solidarności, który jest inspirowany nauczaniem Jana Pawła II, jest to i to. Inspirowane przez Jana Pawła II w programie Solidarności jest to i to. Żeby po prostu było od razu wiadomo w każdym tym takim kawałeczku, na co, jak gdyby to jest, do czego to jest odpowiedź. Ale to są kolejne bardzo słuszne i ważne akcenty. Myślą, czy wątkiem absolutnie przewodnim, który dominuje we wszystkich programach budowanych przez Solidarność, również które są niejako nakazem, przesłaniem kierowanym do Solidarności przez Jana Pawła II, jest obrona godności człowieka, troska o godność, troska o godność pracy, o relacje między w środowisku, między pracownikami, ale przede wszystkim między pracownikiem a pracodawcą. A na czym, ja tu troszeczkę modyfikuję te pytania, ale idąc za logiką wywodu, na czym ta walka, o co była ta walka w okresie komunizmu, a o co ta walka jest obecnie? A więc to, co jest niezwykle uderzające, to pewna stałość przesłania kierowanego przez Jana Pawła II do Solidarności, że jeśli myślą przewodnią tego była obrona godności, to zmieniało się tylko otoczenie, zmieniały się zagrożenia, z którymi przychodziło się zderzać. Jednak podkreślane przy tym było, żeby w każdej z tych sytuacji nie zapominać o dobru wspólnym. W okresie totalitarnego reżimu te zagrożenia były inne niż te, które się pojawiły po odzyskaniu wolności. Kiedy zachwycnęliśmy się wszyscy wolnością, zaczęły dochodzić do głosu idee liberalne, egoizmy, próby narzucania ludziom tych form konkurencyjnego egoizmu, no, bezwzględnej eksploatacji. Wolność okazała się dla nas wyzwaniem równie trudnym dla obrony godności człowieka, jak czasy poprzednie. Być może nie było tutaj bezpośredniego fizycznego zagrożenia dla jednostek, ale jak no, pokazuje nasze doświadczenie, te trudności były przez to wielkie, że nowe, że nie mieliśmy doświadczeń w zderzaniu się z takimi sytuacjami. A o co konkretnie? Ja też troszeczkę modyfikuję pytania, czy dodaję. O co konkretnie w tej chwili, opierając się o nauczanie Jana Pawła II, które jest zasadniczo stałe w swoich wskazówkach, bo nie jest przecież szczegółowe, jest bardziej uniwersalne, ale o co konkretnie w tej chwili, w tych warunkach, jakie mamy, Solidarność musi walczyć? O jakie prawa ludzi pracy? Czym godność pracy, godność ludzi, którzy pracują zarobkowo, jest zagrożona w obecnej rzeczywistości konkretnie? A więc te nowe zagrożenia, z którymi przyszło nam się zderzyć po odzyskaniu wolności, Jan Paweł II nazywał
wielokrotnie. Zrobił to również przez pewien wykład, przez pewien cykl swoich kazań nawiązujący wręcz do dekalogu. Natomiast w roku 2003 bardzo wyraźnie mówił o zagrożeniach płynących z nowych form zatrudnienia, z braku poczucia bezpieczeństwa u ludzi wynikających z zaniku stałego zatrudnienia, nietrwałości zatrudnienia czasowego na czas określony, czy w ogóle pewnych form zastępujących stałe zatrudnienie. Mówił o próbach pozbawiania ludzi prawa do wypoczynku, prawa do macierzyństwa, co to było już grzechem najcięższym. Te wyzwania są tak wielkie, że trudno, aby poradziła sobie z tym jednostka. Potrzeba budowania solidarności, potrzeba wspólnoty, żeby sprostać tym wyzwaniom była oczywista. I w tych wszystkich sytuacjach człowiek nie powinien pozostawać sam. Potrzebna jest solidarność, rozumiana jako pewna więź międzyludzka, między grupą ludzi, środowiska, wzajemnej pomocy, tej solidarności przez duże i przez małe S, instytucjonalnej, ale również tej międzyludzkiej. Czy mógłby Pan Przewodniczący powiedzieć parę słów o spotkaniu, już w tej chwili, już wcześniej powiedział o tym, z Janem Pawłem II w 2003 roku? W jakich okolicznościach to spotkanie doszło? Ja oczywiście wiem, ale chodzi dla widza. Ja oczywiście rozumiem, już buduję zdanie w tej formule. Tak. I co Jan Paweł II zalecał Solidarności? Co było przekazem jego w tym momencie? W 2003 roku, w 25. rocznicę pontyfikatu, Solidarność zorganizowała wielką pielgrzymkę do Rzymu na spotkanie z Janem Pawłem II. Mieliśmy to wielki honor i szczęście spotkać się z nim w auli Pawła VI 11 listopada, na którym skierował do nas przepiękne, wspaniałe słowa, które stały się niestety potem swoistym testamentem skierowanym do Solidarności. Upominał nas, aby pamiętać troszkę o historię, o wartości, po to, żeby przekazywać to młodemu pokoleniu, aby znając cenę, jaką trzeba było płacić za odzyskaną wolność, móc ją właściwie docenić, móc troszczyć się o nią, pielęgnować tę odzyskaną wolność. Również przestrzegał nas przed nowymi zagrożeniami. Nakazywał właśnie tą wielką troskę o obronę godności. Przestrzegał, aby nigdzie tam, gdzie ludzie potrzebują pomocy w obronie swoich praw, tej solidarności między nimi nie zabrakło. Nawiązywał również wówczas do tego epizodu z okresu Solidarności, epizodu niezwykłego uwikłania w politykę. Wskazywał, że być może z konieczności historycznej Solidarność zaangażowała się w politykę, co z całą pewnością wpłynęło istotnie na jej osłabienie, ale równocześnie przestrzegał, że rządy zmieniają się, władza przechodzi z rąk do rąk, ale ludzie pracy, tu wymieniał szereg branż, nauczyciele, służby zdrowia, pielęgniarki, potrzebują pomocy w obronie swojej godności. I właśnie w tych sytuacjach nigdy nie może zabraknąć Solidarności. To jest wielkie zadanie i wyzwanie dla nas. Jest to wielkim nakazem, który chcemy i przyrzekaliśmy mu realizować. Odpowiedział Pan Przewodniczący na kolejne pytanie, które zresztą już było Panu Przewodniczącemu dostarczone. To było o relacjach Związku Zawodowego ze światem polityki, co Jan Paweł II na ten temat mówił. Pan Przewodniczący udzielił jakąś odpowiedzi. Jeżeli jeszcze coś chce Pan dodać, to bardzo proszę. Czy na tym poprzestaniemy?
Czy, może przepraszam, trochę od innej strony, czy doświadczenia Solidarności z uwikłaniem bezpośrednio w politykę w ocenie pana przewodniczącego potwierdzają słuszność tych rad, że związek zawodowy powinien nie tyle dążyć do uzyskania władzy w kraju, ale pilnować spraw pracowniczych? Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, przywołując tutaj swoją encyklikę Laborem Exercens, że jest nie do pogodzenia sprawowanie władzy, rozumiane również jako pewne uwikłanie się w politykę, które z natury rzeczy wskazuje na pewne pośrednie funkcje pracodawcy, z realizacją funkcji i zadań związku zawodowego, że jest tutaj nie do pogodzenia sprzeczność. Stąd to takie bardzo jasne, jednoznaczne stanowisko mówiące o tym, że związki zawodowe nie powinny wikłać się, angażować bezpośrednio w politykę. Oczywiście na tyle, na ile w ogóle żyjąc, funkcjonując w naszej rzeczywistości, można uciec od polityki. Ona prędzej czy później dogoni nas zawsze. Natomiast w tym dialogu, w tej organizacji życia publicznego, związki zawodowe mają swoją ściśle określoną rolę, która zawsze powoduje i sprowadza się do tego, aby stając w obronie godności pracownika, być partnerem w tym dialogu z pracodawcami i z rządem. Czy doświadczenia AWS-u w ocenie pana przewodniczącego potwierdzają słuszność tej rady Jana Pawła II i tego, co przecież zawarł już w swoich encyklikach, nie tylko w tej jednej, tylko jeśli można prosić o pełnego zdania. Jasne. Uwikłanie się Solidarności w politykę w okresie AWS-u zakończyło się jasną, jednoznaczną decyzją Solidarności o wycofaniu się z takiej formy angażowania w ten świat, w te formy aktywności. I później na spotkaniu z Janem Pawłem II tylko utwierdziliśmy się w absolutnej słuszności podejmowanych przez nas działań, przyjętego kierunku i narzuconej decyzjami związku, decyzjami władz krajowych i regionalnych związku decyzji. Solidarność ma swoje miejsce w naszym życiu publicznym, powinna być partnerem zarówno dla pracodawców w dialogu społecznym, jak i dla rządu. Nie ma tutaj miejsca na wikłanie się, na angażowanie się bezpośrednio w politykę. A jak pan przewodniczący myśli, jakie w ogóle jest miejsce dla solidarności społecznej, czyli tej solidarności przez małe S, rozumianej jako cnota społeczna, posługując się terminologią nauczania społecznego Kościoła, ideałów nauczania społecznego Jana Pawła II. Jakie miejsce na te ideały w praktyce jest w warunkach demokracji, która opiera się przecież o walkę konkurujących z sobą, o władzę ugrupowań. Jak pogodzić tą konkurencję polityczną z ideą solidarności, która jest ideą bycia razem w sumie? Czy te ideały dają się w warunkach konkurencji demokracji, konkurencji demokratycznej zrealizować? Czy Jan Paweł II dawał jakąś odpowiedź na ten problem? Jestem absolutnie pewien, i to płynęło z nauczania, ze słów, które kierował do nas Ojciec Święty, że w naszej dzisiejszej rzeczywistości wolnego rynku, wolnej konkurencji,
liberalnych wartości nie tylko jest miejsce, ale jest wręcz konieczność i potrzeba, aby cywilizować to środowisko, aby zachowało to środowisko pewne wartości dla utrzymania cywilizacji, miłości, właściwych relacji międzyludzkich. Ten solidaryzm i poczucie wspólnoty są nieodzowne. Jeśli dopuścimy rzeczywiście do głosu, że tymi przewodnimi wartościami w naszym życiu społecznym, gospodarczym stanie się egoizm i wyłącznie sukces gospodarczy, a nie człowiek. Podmiotem tych wszystkich rzeczy, zdarzeń powinien być człowiek, jego dobro, dobro wspólne, szeroko rozumiane, a więc budowanie tego poczucia wspólnoty w oparciu o dobro wspólne jest elementem podstawowym. Człowiek, każdy z nas potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. Nie znajdziemy go inaczej jak przez budowanie tych elementów solidarnego społeczeństwa, pewności, że zawsze możemy się odwołać do otoczenia, do osób nam najbliższych, że możemy liczyć na wyciągniętą rękę w środowisku tym najbliższym, w środowisku rodziny, w środowisku pracy, ale również i w społeczeństwie, państwie rozumianym jako całość. Jeśli zaczynamy dzisiaj używać, czy odwołujemy się często do solidarnego państwa, to właśnie w oparciu o te elementy, te wartości, które tak mocno podkreślał Jan Paweł II. A więc obrona godności człowieka, cały czas pamiętając o dobru wspólnym. Bardzo ładnie powiedziane. Dotyczy to oczywiście różnych aspektów tego stanu po 1989 roku, ale pozwolę sobie podrążyć. Ksiądz Biedrzycki mówił o wystąpieniu pana przewodniczącego na jakiejś sesji, gdzie pan przewodniczący mówił, dlaczego szeroko rozumiany obóz Solidarności musiał się podzielić, czy to było zgodne z ideałami Solidarności, czy nie. Tak mi mówił ksiądz Biedrzycki. Teraz spróbuję sobie gorączkowo przypomnieć tamten wywód. Chodziło o, o ile dobrze zrozumiałem, jak można pogodzić ideał Solidarności, bycia wspólnie, z podziałem na konkurujące ugrupowania i to wszystko wśród ludzi mających jeden solidarnościowy rodowód. Zresztą nastąpiło zarówno, przynajmniej dwukrotnie w ostatnich kilkunastu latach, raz w trakcie tak zwanej wojny na górze, a drugi raz w jakiejś mierze na początku tego stulecia po wygranych wspólnie, można powiedzieć, w wyborach Platformy wyborach wybranych wspólnie przez Platformę i PiS, ale też się podzielili mimo podobnego rodowodu. A więc jest pewnym fenomenem roku 80, że Polacy potrafili skupić się wokół tej gamy wartości generalnych, które nakreślił Ojciec Święty Jan Paweł II, i wspólnie zabiegać o walczyć o odzyskanie wolności pomimo istotnych różnic faktycznie w poglądach na wiele spraw. I ten pluralizm to trudne słowo. Od początku, czy? Od tej kwestii krótkiej. I ten? Pluralizm. Ja powtórzę może całą kwestię od początku jednak, nie?
Niewątpliwie jednym z największych fenomenów jest to, że po nakreśleniu przez Ojca Świętego tego pewnego systemu wartości, wokół którego Polacy skupili się, zorganizowali, stanęli solidarnie razem w roku 80, pomimo faktycznego pluralizmu w poglądach, tego trudnego słowa uczyliśmy się po roku 80, w poglądach na wiele spraw, który uzewnętrznił się, kiedy po roku 89 wybuchła wolność, okazało się, jak bardzo różnimy się w poglądach na wiele spraw. I sądzę, że tu kluczem do wszystkiego, do tego, żebyśmy nadal szli razem w jednym kierunku, jest wzajemny szacunek, poszanowanie swojej godności. A więc pomimo tych różnic w szeregu szczegółowych sprawach, abyśmy w dalszym ciągu cenili te wartości podstawowe, godność człowieka, i w poszanowaniu tej godności potrafili znajdować kompromis, w drodze dialogu dochodzili do trudnych rozwiązań w poszanowaniu dobra wspólnego. No to jest bardzo dobra odpowiedź. Nie mam prawa oceniać. Nie, ale nie wiem, czy na ile to jest składne w ogóle. Nie, absolutnie jest. Natomiast moje pytanie następne, zresztą z tych, które przygotowałem. Czy widzi Pan, Przewodniczący, jakąś ewolucję przesłania na Pawła II skierowanego do Solidarności na przestrzeni lat? Przynajmniej jeżeli chodzi o rozmieszczenie akcentów w okresie przed upadkiem komunizmu i po odzyskaniu wolności, i może również różnice w odbiorze tego przesłania przez ludzi Solidarności. Czy taką różnicę, taką ewolucję Pan Przewodniczący dostrzega? To, co zachwycało mnie w tym nauczaniu, które kierował do nas Jan Paweł II, to to, że on cały czas traktował to, zresztą co ma w sercu każdy z nas, ludzi Solidarności, to, że jest jedna Solidarność. I również pewna ciągłość tego przesłania kierowanego do nas. Ciągłość wynikająca z jedności tego, co jest zawarte w Ewangelii. Bardzo często też w swoich wystąpieniach nawiązywał do tych rzeczy, które przekazywał nam wcześniej. Kierując do nas swoje słowa w roku 2003, nawiązał do swojego naszego pierwszego spotkania z Solidarnością w roku 81, podkreślając wagę właśnie godności człowieka, wskazując równocześnie na różnice zagrożeń, na zmieniające się otoczenie, a więc trwały, niezmienny fundament, system wartości, zmieniające się natomiast zagrożenia wymagające zmiany form działania, innego reagowania. To wskazanie odbierałem jako nakaz, aby Solidarność dawała ludziom, swoim członkom, poczucie bezpieczeństwa, tak bardzo potrzebne każdemu z nas, każdemu człowiekowi, umiejętnie reagując na zmieniające się otoczenie, na nowe rodzące się zagrożenia. Więc system wartości nie zmienia się, zmienia się jedynie otoczenie, zmieniają się zagrożenia. Do filmu dla mnie bardzo dobry tekst. Czy mógłby Pan, Przewodniczący, powiedzieć, to pytanie z tych, które przygotowałem, o sposobie wyrażenia przez Solidarność, Związek Zawodowy Solidarność, wdzięczności Janowi Pawłowi II. Takie bardzo wzruszające jest przecież zdjęcie pokazujące u tronu papieskiego klęczących trzech kolejnych przewodniczących Solidarności. Czy można by było prosić
o parę słów wspomnienia na ten temat. Więc ludzie Solidarności z pewnością, może nie tak, ludzie Solidarności, nie wiem, czy to dobre słowo. Przepraszam, proszę sobie wyobrazić, że jest to tekst, który komentuje to zdjęcie, które tam wisi, które pojawia się w filmie. To się narzuca, ale z komentarzem tak to ma pewien inny wydźwięk. Kiedy jedna z osób będących na tym zdjęciu opowiada o tym jako o pewnej formie hołdu w związku dla Ojca Świętego. Solidarność, ludzie Solidarności, no, kochali Ojca Świętego tak jak wszyscy Polacy. Może w sposób bardziej dobitny zdawaliśmy sobie sprawę, uświadomiliśmy sobie, jak wiele mu zawdzięczamy. Ta odzyskana wolność. Staraliśmy się oczywiście wyrażać to, okazywać w możliwie dostępnych formach czy sposób. Podczas tej pielgrzymki w roku 2003 do Watykanu przekazaliśmy mu w darze piękną rzeźbę, głowę Chrystusa i takim bardzo symbolicznym gestem było to, że uczyniliśmy to wspólnie. Począwszy od pierwszego przewodniczącego Solidarności wieloletniego, pana prezydenta Lecha Wałęsy, wspólnie z Marianem Krzaklewskim i ja miałem wielki honor i zaszczyt uczestniczyć w tym i móc przekazać ten dar w tamtej sytuacji. Mogłem wyrazić tą wielką miłość, wdzięczność i satysfakcję z dokonujących się w Polsce przemian i wielkiego udziału w tym, tych przemian traktowanych jako wielkie dzieło Ojca Świętego. Przepraszam, nie. Ale bardzo dobry tekst. Dobrze. Więc skojarzeniu z zdjęciem będzie bardzo, już go sobie wyobrażam tak. W filmie. Miałem tę wielką satysfakcję, honor móc przekazać Ojcu Świętemu te wielkie słowa wdzięczności od całej Solidarności, od Polaków za ten cud odzyskanej wolności, który stał się w naszej ocenie za jego sprawą. Natomiast po tym dramacie, który zdarzył się 2 kwietnia w 2005 roku, kiedy odszedł od nas do domu Ojca, Solidarność stara się wyrażać czy dochować pamięci, realizować testament, który nam pozostawił, testament swojego nauczania poprzez różne gesty. Po pierwsze, ustanowiliśmy pierwsze dni kwietnia dniami honorowego krwiodawstwa. Robimy akcję właśnie ratowania ludzkiego życia jako wyraz czy formę pamięci o tym, czego uczył nas Jan Paweł II. Rok 2008 ustanowiliśmy rokiem Jana Pawła II ze względu na przypadającą w tym roku 30. rocznicę jego pontyfikatu. Planujemy też szereg przedsięwzięć, które w sposób szczególny przypomną nam jego nauczanie. Ponieważ myślę, że jest taką pewną wadą. Wszyscy słuchaliśmy go, natomiast nie do końca być może chcemy, jesteśmy gotowi, umiemy realizować jego nauczanie, jego przekazania. Stąd ta konieczność nieustannego przypominania na nowo, wracania do jego nauczania, które okazuje się fenomenalnie aktualne i odnosi się do naszych różnych trudnych sytuacji w dzisiejszej rzeczywistości. Również w roku 2005 na uroczystym zjeździe w 25. rocznicę powstania Solidarności, kiedy nie było go już wśród nas, Solidarność
uchwaliła specjalną laudację. Złożyliśmy wtedy uroczyście w imieniu całego Związku ślubowanie realizacji tego wielkiego testamentu, który nam zostawił w postaci swojego nauczania, a w sposób szczególny to wystąpienie skierowane do Solidarności na spotkaniu w 2003 roku było swoistym zadaniem programowym dla Solidarności, które przyrzekliśmy realizować Czy mógłby pan przewodniczący powiedzieć parę słów na temat udziału Solidarności w pogrzebie Jana Pawła II? To też mogłoby się do filmu przydać, jaki był rozmiar tej pielgrzymki związanej z pogrzebem Ojca Świętego Polaka. Ta wiadomość pogrążyła nas wszystkich w żałobie. Wiadomość o śmierci Jana Pawła II pogrążyła wszystkich Polaków, może nawet bardziej, podobnie jak cały świat. Zorganizowaliśmy się oczywiście natychmiast i różnymi drogami. Wiele tysięcy Polaków było wówczas w Rzymie. Niewątpliwie wśród nich było wielkie rzesze członków Solidarności. Była też specjalna delegacja. Ja przyznam, że obserwowałem to, no, już wielokrotnie powtarzane w różnych sytuacjach, tą scenę Biblii, kart Biblii przewracanych przez wiatr z niedużej odległości na trumnie Jana Pawła II. I myślę, że to było bardzo, bardzo wymowne, symboliczne zamknięcie pewnej księgi zdarzeń, ale robiące wielkie wrażenie na wszystkich wówczas obecnych, ale tej księgi nie wolno nam odłożyć. Ona musi być cały czas towarzyszyć nam w życiu. Musimy ją otwierać, zaglądać do niej i realizować. W zasadzie są wszystkie pytania, które przygotowałem wcześniej. Jeśli można jeszcze, bo mi przyszło do głowy, o coś zapytać. Bardzo proszę, bardzo proszę. Co myśli pan przewodniczący, mogą oznaczać słowa Jana Pawła II o potrzebie globalizacji Solidarności? Takie słowa padły chociażby w 2001 czy 2002 roku w Torvergata. Czy widzi pan przewodniczący jakieś miejsce w realizacji tego postulatu w skali większej niż Polska dla NSZZ Solidarność? Jan Paweł II, mówiąc o trudnych procesach zachodzących we współczesnym świecie, podkreślił, że odpowiedzią na globalizację gospodarki, ekonomii powinna być globalizacja Solidarności. Również wskazywał, jak wielkim wyzwaniem dla polskiej Solidarności jest właśnie globalizacja tych ideałów na cały świat. Wydaje się również, że przykład Solidarności, to, że świat zachwycił się tym, iż ten wielki totalitarny system rozpadł się w sposób bezkrwawy w rezultacie pokojowej walki, była znakomitym przykładem do przekazywania tego przesłania Solidarności całemu światu. Jeśli chciałem chyba wejść na za wysoką półkę, na za duży patos, także zawahałem się i cofnąłem.
W każdym razie, nie wiem, może prościej jeszcze raz to sformułuję tę myśl. Jeżeli nie odczuwa pan przewodniczący taką potrzebę, nie, nie ma żadnego problemu. Powiem tak, zawsze możemy w ogóle jestem dzisiaj wyjątkowo spięty.